Damian Knypa po zwycięskiej walce. Szybko to poszło, zdążyłeś zrealizować cokolwiek z tego, co przepracowałeś z Piotrkiem Kuczewską na sali? No szczerze to nie zdążyłem nic zrealizować. Z walki nie jestem ogólnie do końca zadowolony, bo wpuszczałem trochę do półdystansu rywala. Miałem trener krzyczał z narożnika ciągle, żeby go trzymać w dystansie, czego ja nie robiłem. Trochę się niepotrzebnie nakręcałem, ale był niesamowity doping tutaj publiczności, dlatego byłem tak nakręcony, że musiałem iść ze ciosem. No właśnie powiedz, jak to na ciebie wpłynęło, ta publika, pierwsza walka wieczorem? No na pewno daje to tam dodatkową motywację. Czuję delikatną presję nawet, żeby znokautować rywala, tak? Damian, mhm. Obserwuję cię od trzeciej, czwartej walki w twoim życiu w ogóle. Jeszcze jak się wychodziłeś od tych pierwszych walk, to myślę, że ten podgródek to nawet walce z cieniem nie robiłeś, a teraz on zaczyna ci wchodzić w drugiej kolejnej walce. Tak, dokładnie. No, w ogóle te doły zaczęły mi lepiej wchodzić. Naprawdę robię tutaj duży progres. Skupiamy się tutaj z trenerem nad tymi właśnie podgródkami, bo na początku robiłem naprawdę ogromne tutaj błędy technicznie. Nie dokręcałem tych ciosów. Jeszcze ogromny błąd robiłem, że nadgarstki mi uciekały. Teraz na pewno te ciosy są zdecydowanie mocniejsze, bo nie marnuje się już tyle siły, bo jak uciekamy nadgarstki, po prostu marnuje się dużo siły, tak? No właśnie, a powiedz mi, bo tam była taka kombinacja prawy podbródek, po którym poszedł prawy sierp za ucho. On zrobił za dwa kroki w tył i nagle przyklęknął, ale to tylko podszedłeś. Nawet nie wiem, czy tam była jakaś akcja, czy po prostu poczuł ten podbródek i sierp i zaszumiało w głowie i przyklęknął. To znaczy, na pewno wszedł ten podbródek, ale nie na tyle mocno, żeby on po tym padł. Na moje po prostu czuł, że te ciosy mocno wchodzą i chyba stracił wolę walki, bo tak mi się wydaje przynajmniej. Z tym Danielem Dibua nie podporowałeś, bo on po pierwsze później przyjechał niż miał przyjechać, już było blisko do walki, no ale z tam paroma chłopakami podporowałeś typu Fischer, prawda? Jak te sparingi oceniasz? Co one ci dają w rozwoju? No tak naprawdę z tym Fischerem dosyć łatwe te sparingi były, nie jest wcale aż takim pięściarzem, na jakiego go tam kreują. Na pewno brakuje mu dużo błędów technicznych robi jeszcze, więc na pewno dużo pracy przed nim, tak? No na pewno dało mi to dużo przed walką. No jestem dzięki temu naprawdę dobrze przygotowany, jestem w dobrej dyspozycji. Mariusz Wach jest z tobą na każdym kroku, on jest takim twoim tutaj mentorem, półtrenerem, bo i na sparingach, i na sali treningowej, i na walce w narożniku? Tak, no można tak powiedzieć, no. On jest klauny, on mnie tutaj zawsze rozbawia. No więc tutaj Mariusz naprawdę ma niesamowite poczucie humoru i zawsze jak Mariusz jest na sali, to atmosfera się poprawia. Ale powiem ci, że jak wpadałem czasami do Dzierżoniowa na 3-4 dni, jakieś naprawdę były fajne rzeczy w Dzierżoniowie, to strasznie zmęczony psychicznie już. Od waszki musiałem uciekać po tych 3 dniach. Nie, ja akurat, ja od niego nigdy się nim nie męczę. Zawsze mnie rozśmiesza, tak, i mi się dzięki temu naprawdę lepiej trenuje. Nie jest tak smutno, smętnie na tej sali. Od razu naprawdę jest zupełnie inny klimat. A dalej ogląda seriale dla kobiet? Szczerze nie wiem, co ogląda teraz, bo ja mieszkałem teraz, tutaj wynajmowałem mieszkanie, więc już nie siedziałem z nim na sali aż tyle, więc nie kontrolowałem jego filmów, tak? Bokserstwo zdarza ci się podpatrzeć coś u Mariusza, czy wychodzi z założenia, że jednak troszkę innymi pięściarzami jesteście i nie masz czego Mariusza uczyć? Znaczy, to jest zupełnie inny styl, na pewno się nie wzoruję na nim. No nie mam na pewno aż tak twarde szczęki jak on, więc nawet nie mogę takiego stylu budować. Ja raczej staram się budować styl taki bazujący na szybkości, na unikach, tak? Wolę się wzorować na przykład tutaj na jakimś Tysonie Fury, ale na pewno staram się podpatrzeć, jeśli chodzi tutaj o na przykład wyprowadzanie ciosów, bo wbrew pozorom, no nieźle wyprowadzono na przykład technicznie lewy prosty, wiadomo, tej szybkości tam brakuje, ale technicznie naprawdę jest okej i czasami, wiadomo, podpatrzę tutaj parę rzeczy, na pewno on mi też podpowiada tutaj, naprawdę są cenne rady, nie? Słuchaj, podobno jest oferta na sparingi z Lorenzem Okolim, korzystasz czy nie? Nie ma takiej. Nie ma takiej? Nie. Czy nie słyszałem? Nic nie było.
Pewnie, no pewnie. Ja nie odmawiam sparingów z tak dobrymi tutaj zawodnikami. Kiedy, jakie dalsze plany? Bo tutaj hasło chyba padło, że w marcu kolejna gala, tak? Boksujesz oni? Tak, najprawdopodobniej teraz w Łomży w marcu ma być gala, właśnie podobna do tej. No i najprawdopodobniej zaboksujemy. Piotr Wilczewski zazwyczaj niezadowolony odchodzi z ringu, nawet jak się wygrywa, ale tam cię ewidentnie pochwalił za coś po walce i coś tam pokazywał ci, że tak masz robić. Chodziło to podwrótki właśnie, czy o coś innego? Tak, no przede wszystkim, żeby precyzyjnie trafiać rywala, że nie podpalać się i nie uderzać na oślep tymi ciosami, więc... Czyli mniej ciosów, a bardziej tak mocno? Więcej precyzyjnie, kilka luźnych, jeden mocny, precyzyjny, żeby od razu zakończyć walkę. Dzięki. A jeszcze jedno pytanko. Jakiego ty byś rywal właśnie widział w Łomży? Bo wiadomo, że zawodników wadze ciężkiej buduje się powoli. To trzeba umieć robić i chciałbyś pójść w górę z poziomem, czy na razie po prostu się rozgrzewać, budować to wszystko powoli? Tak, no chciałbym mieć rywala lepszego od tego. Przede wszystkim myślałem, że ten rywal będzie lepszy. Zacznijmy od tego. Tutaj dosyć, może ty jesteś dobry? Nie, po prostu no niby tak wysoko, w miarę wysoko, w boksereku wyżej ode mnie był, więc myślałem, że będzie zdecydowanie lepszy ten rywal. No chciałbym teraz oczywiście pójść krok dalej. No niestety taka walka, powiem szczerze, no aż tyle mi nie daje, tak? Wiadomo, ja muszę nabierać tego doświadczenia w ringu, bo doświadczenie w ringu, a sparring to jest zupełnie co innego. Na sparingach nie da się tego doświadczenia nabyć co w ringu. Czy generalnie chciałbyś sobie na przykład zrobić 4 czy 6 rund, tak? No następna być może będzie 8. Zobaczymy. No ja ogólnie kondycyjnie naprawdę jestem dobrze przygotowany, więc... Co się tu dzieje? Czyli Artyom Czerniakiewicz, tak? 8 rund? No tak, no zobaczymy jeszcze. Zobaczymy, jak będę się czuł na sparingach. A najprawdopodobniej 8 zawalczę. Damian, a powiedz mi, bo byłeś na treningach, na sparingach w Stanach Zjednoczonych. Czy ty zakładasz taką opcję, żeby wyjechać tam na dłużej posparować? No teraz chcemy na obóz do tej walki, żebym wyjechał, ale czy na dłużej? Mamy w dalszych planach coś takiego, ale no zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Na razie nie wybiegam aż tak daleko w przyszłość, zobaczymy. To jeszcze pytanie od mojej żony, która fascynuje się modą. Czy spodenki są inspiracją Big Baby Millerem? Czy... Nie. Ja właśnie tak sam je zaprojektowałem. Są husarskie skrzydła? I właśnie bardziej husary jest tutaj inspiracją do tego. Łukasz, można się wybrać na chwilkę? Tak, Łukasz Kownacki, współorganizator imprezy. Jesteś zadowolony z walki Damiana, jak cały kraj? Myślę, że wiesz, że Damian jako główną walkę wziął to pod swoje ręce i zrobił tam co musiał. Jak mówił, chcemy krok po krok wyższego celu. Tamten przeciwnik miał być troszkę na nim cięższym rywalem, ale myślę, że też Damian był do tego dobrze przygotowany i był w tym bardzo miał dobry pewność siebie i pokazał to na pewno w ringu, miał całą walkę pod kontrolą, skończyła się trochę szybko, ale myślę, że właśnie krok po krok i właśnie iść do przodu. Czyli Marzec i Łomża i jak przygotowania? Myślę, że mamy kilka opcji na niego, wiesz, to dajemy kilka opcji z trenerem, żeby sobie tam popatrzyli i planowali następną galę. Myślę, że będzie Marzec czwarty, będzie kolejna gala właśnie w moim miejscowości z Łomży. Naprawdę nie mogę się doczekać do tej gali, a potem planujemy właśnie może galę w Stanach i niektórych właśnie zawodników, które są ze mną pod kontraktem, chcemy właśnie tam pokazać też w Stanach. Czyli mówimy, że Damian Kdyba będzie takim koniem pociągowym w Kownackiej Promotion, tak? Tak, my tak planujemy każdego zawodnika indywidualnie podchodzić, a nie jako promocja, bo to mi na tym nie zależy, tylko właśnie pomóc każdemu zawodnikowi w jego celu. Łukasz, masz jakiś na oku jeszcze jakiś inny zawodnik z Polski, bądź tak. Łukasz Niemczyk dzisiaj jest twój, tak? Kto jeszcze odbudzi się twój? Tak, obydwa bliźniacy, Łukasz i Mateusz Niemczycy z nami współpracują. Mamy tam kilka jeszcze na oku, ale jeszcze... Słyszałem, że Witold Lisek miał być też, silnie kontuzja, tak? Tak, Witold Lisek właśnie miał tam trochę problemów z kontuzją i z treningiem i musiał odpuścić. Mieliśmy tam też innych, którzy mieli zawalczyć, ale boks jest boks i każdy właśnie chce pokazać najlepiej i wiesz, przełożyli sobie na następną galę. Chcesz opierać tą grupę swoją na wyłącznie polskich zawodnikach na ten moment? Ja myślę, że dużo jest talentów w Polsce, tylko właśnie brakuje niektórych elementów. Jeden z tych jest właśnie sparring partnerów i to jest myślę, że bardzo istotne w karierze bokserskiej i na razie tam z polskim zawodnikiem się skupiam. Z
skali szkolnej, jaką byś sobie przyznał ocenę za tę debiutancką imprezę? Powtórz raz. W skali szkolnej, jaką byś sobie przyznał ocenę jakby pod względem organizacji tej imprezy, czy jesteś zadowolony? Impreza była, goście były zadowoleni, to jest najważniejsze. Nie jesteśmy tutaj, żeby robić jakieś gale nie wiadomo jakie, ale najważniejsze, żeby było pokazane na telewizji to, że fanów boksu mogli obejrzeć sobie na Fight TV w Stanach i w Polsce i na Polsacie, wszędzie w Ameryce i ten. I myślę, że Polska jako boks zawodowy mają najlepsze oświetlenie i pokaz gali na telewizji. Tan fuerte.